No bo właśnie tutaj też chciałem powiedzieć, jak ważne jest rozpoznanie tego, czym jest ego. Bo my często tutaj, wchodząc w te ezoteryczne, okołorozwojowo-duchowe tak zwane tematy, przynajmniej ze mną tak było, błądzimy. No ale to jest taka jakby naturalna droga. Ja nie miałem w ogóle pojęcia na temat tego. Słyszałem, że jest coś takiego jakiego, ale z czym ono jest? I to chodzi o to, żeby samemu dojść do tego i rozpoznać to, czym jest to ego, czym jest ten głos. Ja uważam, że to jest głos podświadomości, w której zapisane jest zarówno te pozytywy, jak i negatywy, cały film wszystkich naszych wcieleń i tego, co się działo, cała treść po wyjściu z tak zwanego przysłowiowego nieba, gdzie zapragnęliśmy podporządkować sobie życie, korzystając z wolnej woli, wkroczyliśmy na ścieżkę samowoli. I to jest właśnie ego. Ego właśnie jest tym głosem, który krzyczy i wiecznie chce coś od nas, abyśmy działali tutaj w tej przestrzeni realnej iluzji. Ona jest tak super skonstruowana. Mega pokłon dla tych wszystkich, którzy to wymyślili, ten Matrix, że my nie dostrzegamy, że to jest iluzja. I zapominamy o sobie i przez to wpadamy w ten kołowrotek i w choroby psychiczne, bo nie widzimy, zaczynamy, mimo tego, że nic nam niby nie brakuje, ale czujemy jakby wewnątrz taką pustkę. I przez to popadamy często, aby sobie tą pustkę wypełnić, popadamy w nałogi, tak? Kompulsywne zachowania, seksoholizm, narkomania i tak dalej. I stąd bierze się właśnie niezrozumienia rzeczywistości, przepalone styki i choroby tak zwane psychiczne, bo nie wiemy czym to jest, a to jest choroba duszy, czyli tej podświadomości. Podświadomość jest programem, który dusza obrosła. Nasz czysty rdzeń, którym jesteśmy, czystą miłością, obrósł ten cały bagaż doświadczeń w światach materialnych, półmaterialnych, astralnych i tak dalej. I to przysłoniło nam prawdziwego siebie i przez to tu fizyczne nasze ciało nie daje rady i dochodzi do przegrzania styków, przegrzania tego układu nerwowego i dochodzi do tych stanów lękowych, depresyjnych i euforycznych na przemian. Ale musicie zdać sobie sprawę, że 99% to właśnie, o czym mówiłem, ludzi na tym świecie właśnie jest chorych psychicznie tak naprawdę. Jakbyśmy temu przyjrzeli, to każdy z nas jest wypaczony, zboczony na swój sposób. Nina, tego w szkole ci nie powiedzą.